I znów Klaudii Kubaszek było w cygańskim lesie raptem, ile to, 12-13 miesięcy? No, rok z hakiem. No niestety taka, a nie inna oferta się pojawiła z Włoch i no przykro by było nie skorzystać. Są takie oferty, które są nie do odrzucenia, tak się mówi. I właśnie to jest jedna z nich. A co więcej możesz nam powiedzieć o swoim nowym klubie? No myślę, że z takich znaczących informacji to to, że to jest jeszcze niedawny mistrz Włoch i zdobywca Ligi Mistrzyń. Więc no i właśnie przez ten pryzmat to jest właśnie ta oferta nie do odrzucenia. Z jakimi nadziejami zatem udajesz się na Półwysep Apeniński? No właśnie, żeby dorzucić do historii klubu kolejne mistrzostwo Włoch i tak samo puchar. Na pewno o to będziemy walczyć. Zapewne podjęcie nowych wyzwań jest o tyle łatwiejsze, że na krajowych, polskich parkietach zdobyłaś już chyba wszystko, prawda? No, w sumie wydaje się, że na tej płaszczyźnie jestem spełniona, a zwłaszcza jeżeli chodzi o futsal. Gdzieś te młodzieżowe mistrzostwa zawsze kończyłyśmy z krążkiem. Tak samo później w UJ-cie mistrzostwa Polski i akademickie, więc lecę po kolejne sukcesy. Odśwież pamięć moją oraz widzów. Jesteś pierwszą polską zawodniczką, która udaje się na tak długotrwały wojaż zagraniczny. Mówię o futsalu oczywiście. No, wydaje mi się, że tutaj chyba będę faktycznie prekursorką. Nie spotkałam się wcześniej z zawodniczką futsalową, która by wyjeżdżała, więc no mam nadzieję, że przetrę szlak dla innych. Zatem powodzenia w pionierskiej roli i do zobaczenia w cygańskim lesie za czas jakiś. A to na pewno tutaj zawsze mile będę przyjeżdżać i no może za jakiś czas znów zawitam. Dzięki serdeczne. Dzięki piękne.